Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Arcades. Spotykamy się w drugim odcineczku dzisiaj i ogólnie to uznałam, że rozejrzę się tutaj przy tej wodzie. Zaraz najwyżej stracę te pochodnie. Ta ryba mi się bardzo nie podoba, ale czuję się zobowiązana, żeby sobie tutaj popływać. Mam tylko nadzieję, że ta ryba mi nie zrobi krzywdy. No bo w sumie rozbiła nam się tutaj łódka, prawda? Skoro nam się łódka rozbiła, to może wypadałoby tutaj popływać. Szczególnie, że tutaj na przykład coś jest, jakiś mieszek. Tylko ta ryba, mam wrażenie, że ona mi zrobi jakąś krzywdę. Ja bardzo nie lubię w Gothicu nurkować. Tak jak myślałam, ta ryba jest w stanie mnie zabić. Nie wiem, skąd mi to przyszło do głowy, ale no... odniosłam takie wrażenie, że ta ryba jest agresywna. Może chodźmy od tej strony. Nie wiem, jakie duże pole ma ta ryba, jeżeli chodzi o zasięg. Szczególnie, że w pewnym momencie... okej. W pewnym momencie jej też nie widać. Tutaj coś leży na dnie. Także widzę, że warto jest się tutaj rozejrzeć. Jeżeli mam być szczera. Sakiewka w pobliżu wraku statku. Dobra, bo ja trochę nie umiem pływać, się przyznam. W Gothicu zawsze mam z tym problem. Może sobie tędy jakoś płyniemy też do tej łodzi. Tutaj coś jest, jakaś skrzynia w ogóle. Okej, widzę, że nie jestem w stanie zrobić tak. Okej, nie o to mi chodziło. Wiecie co, jak już jestem na tej łódce, to już sobie tutaj zrobię pierwszy zapis. Także dzisiaj właśnie przyszło mi do głowy, żeby się tutaj rozejrzeć. Ta ryba tutaj jest. Thank you.
Gdzie jest ta ryba? Dobra, tam jest. Chodźmy na jakiś ląd, żebym mogła zrobić zapis. Nie wiem, ile tych sakiewek ma być. Ale może ten gościu zdążył już wrócić do obozu. Jeżeli tak, to byłoby fajnie, bo byśmy przynajmniej odebrali zadanie. A zresztą wyjdę, bo... może mi to być bardzo przydatne. Nie wiem, czy on już wrócił, czy nie, ale powinnam może się przespać. Może wtedy się jednak okaże, że on wrócił. Nie wiem, śpimy może do południa tym razem. Nie wiem, która była godzina, no ale niech będzie. On chyba jeszcze nie przyszedł, a wszyscy panowie siedzą cholera wie gdzie. Ale znalazłam młotek. Czy to znaczy, że ja teraz będę mogła coś naprawić? Jak najbardziej coś mogę zrobić. Nie wiem, co ma mi to dać, ale może mi to coś da? Spróbuję. Nie wiem, czy mam bić do pewnego momentu, czy... Ta ryba głupia. Dobra, zrobię sobie zapis i idziemy dalej szukać pewnej rzeczy. Która pewnie jest tam w środku statku, znając życie. Robota ryba zaraz tu będzie wracała pewnie, więc sobie troszeczkę się wycofam. Dobra, już mniej więcej wiem, jak ona pływa, tylko... Tylko fajnie by było, gdyby mnie nic tu nie bloczyło. Znaleziono chyba zbroję, którą mogę założyć. Oh my god. Tylko, że ta ryba. Dobra, czyli zbroję da się znaleźć. I zbroja jest schowana tam, gdzie myślałam. Więc najlepiej będzie, jeżeli ja od razu pierwsze co zrobię, to tam popłynę. Ta ryba teraz sobie będzie tutaj skakała. Wiem, jak to zrobię. Ona tutaj nie powinna podpłynąć. Tylko fajnie by było... Jezus kochany, ale mnie to wszystko bloczy, nie? Oh my god, rybo, odejdź. Znaleziono nasiona. Jezusie Maryjo, dlaczego ty się tu blokujesz? Jezus, miałeś na górę, znaczy się... na dół. Dobra, ta ryba chyba tu nie przylezie. Nie wiem, gdzie ona konkretnie... skacze. Ciężki mieszek. Dawaj, no. Czemu ty się tak bloczysz? Jezus kochany. Dobra, nie wiem, gdzie jest ta ryba. Więc przydałoby się wypływać. I spadać stąd. Dobra. Chyba jesteśmy na wygranej pozycji. Przynajmniej mamy zbroję. Moja zbroja. Cóż, miejmy nadzieję, że nie zniszczyłaś się w wodzie. Ja też mam taką nadzieję. Nie, nadal pasuje jak ulał. Okej, czyli widzę, że gościu mnie od razu automatycznie założył po wejściu na ląd. Dziękuję bardzo. Szkoda tylko, że ja teraz nie wiem, jak ja mam cokolwiek zakładać.
szczególnie, że nawet nie mogę teraz już przesuwać. Aha. Mogę sobie pod... Nie, nie mogę tak. Chyba, że... Oddaj te strzały. Dobra, mało ważne, zróbmy zapis, bo to jest bardzo ważne. I teraz wracamy. Wracamy, bo nie wiem, czy mam wszystkie te sakiewki, ale na pewno mogą się przydać, dlatego że większość z nich ma chyba złoto w środku. Zaraz sobie to sprawdzimy. Dobija mnie tylko to, że większość dzisiejszego odcinka była poświęcona na pływanku w łodzi. Ale no, na tym polega akurat ta rzecz w modyfikacji. Zresztą może się nauczę teraz otwierać na podstawie tych mieszków. Pełen złota. Może A? Nie. S to ja to wyrzucam. Bo chciałabym tę listę, ale nie wiem dlaczego W też mi ją wyrzuca. Co to było? Aha, teraz mi się spagowała. Świetnie. Nie. No proszę cię. Dobra, na szczęście. Nie wiem. Coś tu jest tak bardzo źle zrobione. Może jakimś prawem Q? Nie. Naprawdę nie wiem, jak to się czyta. I chyba się nigdy nie dowiem. Giran. Ja nie mogę wam powiedzieć nic, co nie? Pozwiedzałem trochę wyspę. Dobra, nic nowego. To z Giranem już nic. Gerd. Tamten miał wracać do wioski. I widzę, że go jeszcze nie ma. Jak tam ta zbroja w ogóle, bo ja nawet nie sprawdziłam. Dobra, no. Całkiem niezła jak na początek. Może być. Dobra. Ja jeszcze chciałabym iść na jeden, do jednego miejsca. Na taki pomost konkretniej, bo mi pokazuje, że tam może być coś ciekawego. Tutaj są wilki. Na razie nie chcę mieć z nimi nic do czynienia, dlatego że mam patelnię zamiast broni i podejrzewam, że to się po prostu źle skończy. Do tamtego pomostu chciałabym się dostać. I teraz pytanie, jak będzie najlepiej to zrobić. A tam są jeszcze kretoszczurki. Możemy do nich zejść. Cześć, panie kretoszczur. To jest młody kretoszczur. Jeszcze jeden. Ach, te kretoszczury. Jeszcze jakiś, nie mam pojęcia, wolę się zapisać. Ale ewidentnie tutaj coś znalazłam. Nie wiem nadal, jak mam otworzyć coś. Nasiona bagiennego ziela. Okej, mamy piłę, mamy wodę, mamy gorzki chleb, trujący grzyb i pajęczynę. Podejrzewam, że jakbym tutaj przyszła z pochodnią, to byłabym w stanie to spalić. Także może... Zgarniemy jakąś pochodnię. A skąd ja wezmę sobie pochodnię? Ja mam jakąś pochodnię? Czy nie za bardzo? Mam coś. Wait, mam pochodnię, dobra. Bo widzę, że mam. Tylko nie mogę jej użyć, bo nie wiem jak. Dobra, spróbujemy pokombinować. Może się uda. Pajęczyna. Pajęczyna. Napoje, pisma, pozostałe. No i W to wyrzucam. Powinnam W to używać. Świeci nawet w wodzie. Fajnie. L to nie. Okej, zrobiłam coś. Chyba D. Broń, o Jezus, jak dobrze. Trujący, halo?
Czemu nie mogę tego zbierać? No halo, no bez jaj. Świetnie, teraz jeszcze mi się gra zbugowała. Dobra, teraz mogę. Fajną szczękę mamy. Kujący cierń. Mamy broń. To bardzo dobrze świadczy. Może sobie podniosę tą pochodnię. No dobra. Trochę się kamera popsuła, ale się tym nie przejmujemy. I tam chciałam się dostać. Także zrobimy tak. Czy ja będę teraz w stanie na przykład użyć czegoś? Nie, to była tylko kwestia pochodni, tak jakby. Dobra, niech ta pochodnia tutaj leży chwilowo. Widzę, że broń mi założyło automatycznie, bardzo fajnie. Bardzo przyjemnie. Odkrywanie wyspy. No ja mamy jakiś pomost i tam popłyniemy sobie na ten pomost. O, i tam nawet ktoś stoi. Fajnie. Wiecie, nie chcę jeszcze się... Widzę też, że te krwiopijce to mają na mnie chrapkę. A ja na niej nie mam ani jednej chrapki. Czy ja mogę tu wejść jakkolwiek? O, mogę. Dobra, fajnie. Czego tu szukasz? Nie za często mnie tu odwiedzają. Znalezienie mnie było nie lada wyczynem. Co tu robisz? Cóż, nie cieszyłem się dobrą sławą w Korinis, miałem kłopoty z ludźmi Hagena. Poza tym po prostu nie podobało mi się to miasto, dlatego przybyłem tu. To miejsce nie należy do zbytnio przytulnych, ale zostanę tutaj. W innym miejscu latałoby wokół mnie cała zgraja kretynów. Jak spędzasz tu czas? Nad morzem nigdy nie jest nudno, mieszkanie nad nim zawsze było moim marzeniem i wreszcie się spełniło. Musisz wiedzieć, że pływanie i nurkowanie są dla mnie całym życiem. Dlaczego więc jesteś tutaj, a nie w wodzie? Moje nogi, mój chłopcze. Zostałem zaatakowany przez topielca i z tego powodu nie mogę więcej pływać. Zastanawiam się, skąd przybyła ta cholerna bestia. Więc właściwie musi ci tu być bardzo nudno. Masz rację, chłopcze. Co powiesz na mały zakład? O co mamy się zakładać? Jeśli wygrasz, wzmocnię twoje marne mięśnie i pokażę ci, jak lepiej walczyć. Lecz jeśli przegrasz, będziesz musiał mi przynieść krzesło. Myślę, że macie na pewno jakieś w swoim obozie. Uważam, że to uczciwe zasady, co nie? Sądzę, że krzesło będzie idealne dla mojej starej, obolałej nogi. To jak będzie, wchodzisz w to? Moment, na czym w ogóle ma polegać ten zakład? Nie powiem ci tego, dopóki się nie zgodzisz. W przeciwnym razie byłoby to nudne, więc... No dobra, wchodzę w to. Wiedziałem, że się zgodzisz. Dobrze więc, chciałbym wiedzieć, czy jesteś lepszym pływakiem niż ja. Zabawisz się trochę w nurka i wskoczysz do wody tak szybko, jak tylko to możliwe. Chodź, pokażę ci drogę. Musisz przepłynąć przez wszystkie kropki. Ale zastanów się dobrze, którą trasę wybrać, bo masz tylko 86 sekund. Oh my god. Coś mi się wydaje, że będę musiała mu przynieść to krzesło, nie? Dobra, zrobię sobie zapis. Ser. Pomarańcza. Woda. Smażone mięso i coś jeszcze. Co to jest? Ryżówka. Okej. Okay. Aha, czy ja mam jeszcze nurkować, tak? Powodzenia. Ja i nurkowanie. Hej, przecież znasz maga z chaty na tej wyspie. Czy masz może jakiś pomysł, jak go przeprowadzić na górę? Trochę boję się wysokości. Tak, miałbym pewien pomysł, ale chciałbym oczywiście coś w zamian. Zgoda. Świetnie, świetnie. By sprawdzić swoją odwagę, powinny zająć się poszukiwaniem ducha. Tak, udowodnij, że jesteś naprawdę tak odważny i przynieś mi jego głowę. Zaraz, duch? Więc takie stworzenia naprawdę istnieją? Jak więc mogę jakiegoś znaleźć? No tak, jest to nieco trudne, prawda? Ale radzę ci nastawić uszu w nocy. Jeśli będziesz dokładnie słuchał, będziesz wiedział, gdzie znaleźć ducha. Jest o tym napisane w książce, którą znalazłem. Znalazłeś? A co jeśli nic nie usłyszę?
Wtedy będziesz musiał po prostu się za nim rozejrzeć. Możesz na przykład po prostu przebiec się po lesie, w tom i z powrotem. Wtedy powinien się zjawić. Gościu, ty jesteś jakiś bardzo dziwny człowieku. Ogólnie pokazuje mi, że powinnam kończyć odcinek, ale ja prawdopodobnie to pływanie w wodzie wam przytnę. Okej, okay. Czyli ja podejrzewam, że dobrze by było, żebym zaczęła pływanko. Od tamtego miejsca. Nie wiem, czy to jest mądre. Ale tam jest najwięcej kropek. O, i tam jesteś przy okazji w wodzie. Ale na razie może to zostawię w spokoju? Mogę o tym zapomnieć, no ale dobra, trudno. Najlepiej by było, gdybyśmy zaczęli tutaj. Konkretniej, bo wtedy wydaje mi się, że powinnam zdążyć to zrobić. Dobra, zrobimy sobie tutaj zapis. Nie wiem, czy mogę robić zapisy w wodzie. Chciałabym też jeszcze... Sami wiecie, no. Dobra. Zjadłam tą kropkę, mam nadzieję. To jest chyba najlepszy sposób, żeby to zrobić. Nie wiem tylko, czy tamte mi zaliczyło, ale mam nadzieję, że tak. Okej, okay, widzę, że mam mało czasu, ale jestem w stanie prędzej to zrobić od tamtej właśnie strony. Pozostały czas, minutę mam. Nie wiem, jak też bardzo muszę przepływać przez te kropki. Okej, okay, i jeszcze chyba dwie nam zostały. No dawaj, nurkuj. Mam nadzieję, że żadnej nie ominęłam. Gotowe, teraz szybko płyń do Grimberta. Aha, mam jeszcze do niego dopłynąć. O mój Boże. Błagam, wejdę tędy. Oh my god, nie wejdę tędy. Fuck. Ale to jest bez sensu. Przecież tutaj się nie da wejść normalnie. Kto to wymyślił? Nie chcę mi się tego robić drugi raz. Teraz to w ogóle mi się postać zbugowała. Muszę obmyślić w takim razie, jak tutaj do niego wejść. Chyba, że wystarczy... No nie, no to nie wystarczy. Przecież to jest głupie. Przecież jak przepłynęłam. Właśnie najgorzej, że tutaj się nie da... Może tędy bym weszła? Nie. Przecież tu jest w ogóle problem, żeby tu wejść. Wow, tędy się wejdzie. I tędy bym musiała przeskoczyć. Szkoda, mój chłopcze, niestety byłeś zbyt wolny. Pamiętasz jeszcze, że wisisz mi krzesło? Gdy mi je przyniesiesz, będziesz mógł jeszcze raz pobawić się w pływaka. Wtedy nauczę cię, jak lepiej posługiwać się bronią jednoręczną. No dobra, muszę mu przynieść krzesło. Na razie pozostańmy przy tym, że nie udało mi się tego zrobić. Postaram się mu znaleźć jakieś krzesło, no dobrze. Nie wiem, czy chodzenie tutaj... tak luzem w tym miejscu jest dobrym pomysłem. Tam już widzę, że się jaszczurka na mnie striggerowała jakaś. Ona się na mnie nie patrzy dobrze. Okej. Okay. No to musimy znaleźć na pewno bezpieczniejszą drogę. Nie mogę nawet tej pomarańczy zebrać. Ta się na mnie już... O mój Boże, ta się na mnie fachuje. Ach, Jezu, zostawcie mnie! Sio! Sio komarze jeden, sio! Sio, sio, sio. Nie chcę was nigdy tutaj więcej widzieć. Dobra. Jeszcze mi brakuje, żebym się w jakiegoś wilka wpierniczyła, nie? Okej.
To może teraz będę mogła coś załatwić w tym miejscu. Zdobyłam piłę, która nie wiem po co może mi być. O, mech nagrobny. Siema. Czy ja jestem w stanie już... Nie jestem w stanie, bo nie mam surowej stali. Giran. Słuchaj, weźesz mi jakoś pomóc. Pomóż mi. Pozwiedzałem trochę wyspę i co zobaczyłeś? Na plaży po drugiej stronie wyspy na paru kamieniach mieszka pewien człowiek. Wydaje mi się całkiem w porządku. Ciekawe, ile ludzi mieszka jeszcze na tej wyspie. Dopóki nikt nam nie przeszkadza, nie ma kłopotów. W porządku, teraz wiem wystarczająco wiele na temat wyspy. Byłoby lepiej, gdybyś pomógł nam teraz w pracach budowlanych. Jak zresztą wiadomo, tobie nie leżą zbytnio prace rzemieślnicze. Mimo tego mógłbyś jednak nam pomóc, załatwiając mi nowy młot. Mój stary młot właśnie się zepsuł. Normalnie nie stwarza to problemu, ale tym małym młotem rezerwowym po prostu nie uderza się zbyt dobrze. Zawsze miałeś przecież dwa młoty. Nie mów mi tylko, że poszedłeś za burtę. Mam więc wykuć ci nowy młot? Nie, to nie jest konieczne. Młot wypadł mi za burtę, ale to nie powód, by od razu wykuwać nowy. Idź do wraku naszego zatopionego statku i rozejrzyj się tam za młotkiem. Dobrze, ale gdzie jest wrak statku? Jeśli do tej pory nie byłeś w stanie go zauważyć, przejdź najlepiej od naszego ogniska do wielkiego drzewa i wtedy po prostu dalej w morze. Gdy już tam będziesz, poszukaj naszych 8 sakiewek ze złotem. Nie jestem zadowolony z tego, że nasze całe złoto jest porozrzucane w morzu. Okej, 8 sakiewek. To dużo mówi. Halo, Giran. Przestań bić. Oto twoja broń, co? Proszę, oto twój młotek. Dziękuję, nie pokazywałeś się tu od pewnego czasu. Miałeś jakieś problemy? Tylko mały, nieistotny problem z głodną rybą, która chciała mnie zjeść na obiad, ale oprócz tego chyba wszystko w porządku. Cóż, uspokoiłeś mnie. Proszę weź tę miksturę leczniczą. Znalazłem je jakoś jakiś tam czas temu. Jak widzę, znalazłeś również swoją zbroję. Na pewno przysłuży ci się ona jeszcze nie raz. Ja, o jaką broń chodzi, ja się pytam. Mogę się zapisać, bo ja nie wiem co. Powoli nadszedł czas na to, żeby zdobyć jakieś porządne bronie. Mówiłeś coś o surowej stali, której potrzebuję do wykucia nowych mieczy. Gdzie mogę ją znaleźć? Pamiętasz jeszcze naszą starą kryjówkę na górze? Masz na myśli kryjówkę koło tamtego szkieletu? Tak, dokładnie o nią mi chodzi. Jeśli będziesz mieć szczęście, to znajdziesz tam jeszcze trochę surowej stali. Rozejrzę się tam za nią. Okej, dobra. Proszę, oto twoja broń. Możesz wziąć moją patelnię. Tym też można całkiem nieźle walczyć. Dzięki, jeśli będziesz miał jeszcze trochę surowej stali, będziesz mógł wykuć jeszcze jakiś lepszy miecz dla Gerda. A, okej, oddam mu po prostu tą patelnię. A to ty uczysz mnie siły? Takie pytanie. Pomoc i opcje, a to nie to. Ale tak, to ty uczysz siły. Aha, no świetnie. To musimy pomyśleć, w co idziemy, bo... Ile ja mam siły? 10? Doświadczenie w walce 27%. Super. A gdzie jest tam ten drugi gościu? W ogóle zaczęło padać. Okej, już nie mam młotka, więc nie mogę nawet tego robić. Z tobą gadałam przed sekundą. Gdzie jest ten drugi typek? Gdzie on poszedł? No nie mówcie mi, że śpi. No niemożliwe, żeby spał. A tu stoisz? Przed obozem? No nie pij teraz, tylko ze mną rozmawiaj. Aha, koniec. Dobra. Nic już nie mówię. Na górze obok tego szkieletu, tak? O to chodziło, czyli na tamtej górze. Surowa stal, no dobrze. Mogę zebrać z tego szkieleta... Jezus kochany, tu wilk mi przylazł, nie? Ała! Paskudo. Jezus Maria, ile ich jest? Boże święty... No oczywiście nie mogę skakać, jak mam broń wyciągniętą. Kto to wymyślał? Gościu, pomóż mi. No, odgryzą mi dupę. Jak nic. Haha. Dajcie mi spokój. Daj mi spokój. Ja nawet nie umiem się... Okej, krótkotrwały sprint.
Muszę się wczytać, bo te wilki nagle zwariowały, a ja nie chcę mieć z nimi chwilowo nic do czynienia. I najlepiej będzie, jeżeli się aktualnie wycofam w cień, że niby mnie tu nie ma, bo one dostały jakiegoś świra. Obok tego szkieletu, tak? Ciekawa sprawa. Na górze? Jak ja mam niby tam na górę wejść? Pełno wilków, pełno jaszczurów, nic dobrego. Tutaj się tak jakby da wejść na tą górę. Chyba, że tędy faktycznie? Że co, że niby surowa stal jest tam, gdzie ja byłam? Może tam jest jakaś jaskinia? Jeszcze, a ja o tym nie wiem, po prostu. Ten dalej tutaj stoi, nie rozumiem po co, dlaczego i dlaczego. No dobra, jeszcze raz tu wejdę. To mnie raczej nigdzie nie przeniesie. Na górze? O, górski mech. O jakim szkielecie on mówił? To jest bardzo dobre pytanie. A wejdę sobie tędy? Wejdę. O, tutaj coś jest. Jakieś szczątki znalazłam. Amfora. Surowa stal. Napój. Pomarańcza. Pomarańcza. Surowa stal. Zwój. Strzała. Szczątki. Nie mogę nic z tymi szczątkami zrobić. Miałam się pytać, co to jest, to tylko ptaki. Jezus kochany. Dobra. W takim razie fajnie, że udało mi się tu zejść. Czy ja teraz będę... O, górski mech tu jeszcze jest na górze. Może się przydać. Zejdę sobie tędy. Bonus... Co ja zrobiłam? Co ja wymyśliłam, nie? Że jak spadnę na to, to się rozwali. Nie sądziłam, że tak się stanie. Dobra, bo tu jest wilk. Jednego pojedynczego jestem w stanie nawet zabić. Widzę, że umiem też skurować. A ty coś powiesz wreszcie? Hej, dzięki ci, stary. Dziękuję, że zniszczyłeś moje drewniane zadaszenie. O, przepraszam, ja to niechcący. Nie, mówię całkiem serio. W końcu będę miał okazję do przebudowy. A ty już wykonałeś część roboty. Rozbiórkę. Okej, służę pomocą. Sądzisz, że tęsknią za mną w obozie? Pójdę więc tam. No i wreszcie musiałam ci rozwalić dom, żebyś uznał, że tam pójdziesz. Serio. Serio, gro. Okej. Jagody sobie jeszcze pozbieram. Dobra, czyli po tej stronie wyspy jest w miarę względnie już w porządku. Wróćmy więc... Nasiona bagiennego ziela. Wróćmy do obozu i prawdopodobnie zakończę odcinek, bo nagrywam już dosyć długo. O, krzesło, tak przy okazji. Jeszcze pójdziemy tam temu oddać. A ci znowu gdzie poleźli, idioci? Się patrzą w wodę. Giran, chyba do ciebie miałam przyjść z tym. Heron jest znowu w obozie. Wiem, już zaczął nam pomagać. Dobra, super. A tobą coś mogę, Gerd? Czy niezbyt? Koniec. Nie. Nie mogę. Mam 30 punktów nauki. To bardzo fajna sprawa. Jednakże... Aha, bo miałam broń wykuć. Tylko nie wiem, czy mam młotek, który mi pozwoli to zrobić. Zobaczymy zaraz. Oczywiście nie mam nagle młotka, tak? Bo oddałam młotek. Mam amforę, nie wiem po co mi będzie, ale okej. Heron, o ty masz młotek. Pobiłabym cię, ale nie mogę tego zrobić.
Okej, okay, w takim razie chodźmy się teraz przejść. Ja chyba sobie dam w broń jednoręczną. Umożliwia mi to ten... ten gościu, do którego teraz idę zanieść mu to krzesło. W ogóle ciekawa mechanika. Gościu chciał ode mnie krzesło, ja po prostu to krzesło wzięłam i po prostu mu je zanoszę. Ciekawa sprawa. Okej, okay, muszę uważać na te krwiopijce, bo one sobie na mnie ząbki normalnie no, szczębią. I zaraz mu oddamy to. Czyli wygląda na to, że w kolejnym odcinku będziemy polować na ducha. Fajna sprawa. Ciekawa sprawa, nie powiem. I teraz znowu się muszę zastanawiać, jak tu wejść. Nie wiem, kto to wymyślił. Tu się nie da wejść, moim zdaniem. No, moim zdaniem normalnie się tutaj po prostu wejść nie da. Trzeba nie wiem jak bardzo kombinować. Dawaj, skacz. Słuchaj, mam dla ciebie krzesło. Proszę o to krzesło dla ciebie. Teraz jesteśmy kwita. Dziękuję. Jeśli chodzi o mnie, to możesz spróbować przepłynąć jeszcze jedną rundkę. Aha, czyli ty mi po prostu dajesz teraz drugą szansę, tak? Świetnie. Dokładnie. Czyli i tak widzę, muszę to zrobić, bo inaczej goście mnie będzie chciał uczyć. Prawda? Tak. Czyli gra mi po prostu dała drugą szansę. Super. Tego po prostu oczekiwałam. Jasne. Dobra, popłyniemy sobie tam, bo mnie nurtuje, co tam jest. I przy okazji może na tej skale tutaj obok coś będzie. A, topielec. To chyba ten topielec, który zrobił krzywdę temu naszemu ziomeczkowi. Więc ja z tym topielcem chyba za dużo do czynienia nie chcę mieć. Teraz będzie... trzeba ładnie tutaj wyprofilować sobie. Trochę przeceniłam to. Aha, tam była jakaś kartka. I mi jej totalnie nie zebrało, tak? Przecież tam ewidentnie coś leży w tej wodzie. Że mi się coś popierdoliło. Tak czy siak, chciałabym spróbować też z tym topielcem. Chociaż wydaje mi się, że nie mam większych szans. Nie, nie robię mu nic. A! Nie, Jezus, zapomniałam, że to tak działa bez sensu. O Boże Święty. Hej! Jezu, nie. Dobra, on się widzę zbugował. Więc może nie psujmy gry i ja się po prostu wczytam. I chodźmy stąd. Dobra, myślę, że jeszcze raz mogę spróbować wygrać ten zakład. Ale no to będzie ciężkie, bo tutaj jest problem z wyjściem na brzeg. Ale może mi się to jakimś cudem uda. Jakbym tak nie musiała nurkować, to byłoby super, no ale niestety muszę. Dobra, zrobię sobie jeszcze jeden zapis tu. No i dobra. Ja widzę, że tak nie muszę jakoś bardzo idealnie. Natomiast byłoby to wskazane. Dobra, wydaje mi się, że mam lepszy czas niż wcześniej, jednakże no będzie ciężko się tutaj dostać jakkolwiek do tego gościa. No, wydaje mi się, że ten punkt jest najlepszym punktem, żeby zacząć i wrócić jak najszybciej, bo jestem tak naprawdę koło niego.
Natomiast no, jest to trudne ze względu na to właśnie, że po prostu trzeba się namęczyć, żebym ja do niego wróciła normalnie. Dobra, zjadłam to. Jakkolwiek to dziwnie nie brzmi. Dobra, płynę najpierw tu, potem zrobimy kółko. No nie, bez jajec. No halo, gro, dlaczego ty mi to robisz? No to teraz już nie ma opcji, że ja to wygram. Dobra, najlepsze jest to, że ja mam lepszy czas niż wcześniej. Ale nie ma opcji, że to damy radę zrobić. No jasne, że nie ma opcji, bo przecież tu się nie da wyjść. No, jak ma mi czas nie minąć, jak tu się nie da wyjść po prostu? Kto robił te skały? Tutaj centralnie trzeba w dobrą skałę trafić i nie wiem co odczyniać, żeby tu wyjść. Kto to robił? No tędy wejdę, świetnie. Szkoda, że jeszcze trzeba do niego doskoczyć. No i już sobie popsuliśmy, tak? I on już mnie nie będzie uczył. Dobra, moi drodzy. Tylko błagam, nie wpłyń w to, proszę cię. Wydaje mi się, że to jest rzecz, o której zaczniemy w kolejnym odcinku. Albo sobie to po prostu zrobię poza nim, bo to jest żart. Także do usłyszenia w kolejnym materiale. Bo już mam na dzisiaj dość. Także do usłyszenia. Cześć.